Jubileuszowa Europejska Noc Literatury przed nami. 10. edycja pod hasłem Po stronie kobiet odbędzie się na wrocławskich Karłowicach. My jesteśmy na placu Piłsudskiego, które będzie głównym centrum wydarzeń. Pierwsze czytanie już w sobotę 21 sierpnia o godzinie 18. 10 książek, 10 czytających i 10 zielonych miejsc na północy Wrocławia. Tak przedstawia się plan jubileuszowej edycji Europejskiej Nocy Literatury. Anna Dziewit-Meller, tegoroczna kuratorka, wybrała dzieła, które mają pokazać wyjątkowość kobiecego doświadczenia, stąd hasło Po stronie kobiet. Mamy tutaj Jane Austen i Emmę, drugą płeć, Simone de Beauvoir. Mamy zupełnie współczesne zarówno powieści, jak i takie teksty bardziej eseistyczne, czyli Rebekę Solnit. Mamy reportaże, mamy znakomitą książkę noblistki Swietłany Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. Rzeczywiście chciałam pokazać różne aspekty życia i twórczości kobiet na przestrzeni wieków. Do tej pory edycje Europejskiej Nocy Literatury, szczególnie te pierwsze, odbywały się w centrum miasta i troszeczkę już wyeksploatowaliśmy nasze możliwości, jeżeli chodzi o lokalizację w centrum. Stąd też z chęcią wychodzimy poza nie. W tym roku eksplorujemy północ, czyli zieloną enklawę, miasto, ogród, Karłowice. Będziemy w tym roku wędrować wzdłuż Alei Jana Kasprowicza, tuż za Odrą. Kiedy my przygotowywaliśmy tegoroczną edycję, kiedy zaczynaliśmy pracę taką koncepcyjną nad nią, to był październik ubiegłego roku, czyli taki moment dosyć szczególny, kiedy przez Polskę przetaczały się strajki i protesty w ramach strajku kobiet. I chyba też atmosfera tamtych dni w jakimś sensie wpływa na to, co my dzisiaj będziemy czytać i czym będziemy się zajmować. I bardzo się cieszę, że kontynuujemy jakąś taką refleksję nad rolą kobiet w społeczeństwie, nad zmieniającą się czasem na gorsze naszą sytuacją. Tarzynę Herman i Annę Trzepiecińską, będzie z nami jeszcze Ewa Szykulska, Zofia Wichłacz i Gabriela Muskała. Jeżeli chodzi o mężczyzn, zaprosiliśmy w tym roku Andrzeja Grabowskiego, Janusza Habiora, Cezarego Łukaszewicza, Tomasza Ziętka i Andrzeja Chyrę. Mogę powiedzieć tyle, że na przykład jeśli idzie o Rebekę Solnit, czyli taki tekst z książki Mężczyźni objaśniają mi świat, wydaje mi się, że to jest jedna z takich najważniejszych książek dla wielu kobiet w Polsce w ostatnich latach, że ten fragment jest absolutnie elektryzujący i to jest taki fragment, który będzie pewnie stawiał na baczność różne osoby. W dodatku będzie interpretowany przez wspaniałą Zofię Wichłacz, więc już nie mogę się doczekać, żeby go posłuchać. Na czas wydarzenia plac Piłsudskiego zostanie wyłączony z ruchu dla samochodów. A jeśli spodobają się Państwu fragmenty wybranych książek, będzie można je kupić tutaj na miejscu, w specjalnie przygotowanym booktracku księgarni Tajne Komplety. Echo 24, Oliwia Stasiak.